Pierwszą książką, jaką tutaj mam, to Philip Singer, Źle urodzone. Reportaże o architekturze PRL-u. Jest to książka z wydawnictwa Charakter, wydana fenomenalnie, pełna ilustracji, pełna zdjęć, również tekstu. Są tu właśnie opisane przeróżne ikoniczne już budynki powstałe w czasach PRL-u, które zdobią, można powiedzieć, zdobią, niektórzy powiedzą, że szpecą nasze miasta. Ja jestem bardzo ciekawa, co jest tutaj napisane o hotelu Krakowia w Krakowie, ponieważ jest to budynek, który bardzo dobrze kojarzę. Wspaniała książka, już nie mogę się doczekać, aż ją przeczytam. Kolejna książka to reportaż również The Radium Girls, mroczna historia promiennych kobiet Ameryki, autorstwa Kate Moore. I tu jest, już przeczytałam tą książkę. Jest to ciekawy dosyć reportaż o historii, która wydarzyła się w latach 20. XX wieku, kiedy to dziewczyny zostały zatrudnione przez korporację. Ona się nazywała United States Radium Corporation. Za zadanie miały malować tarcze zegarków, które były potem wykorzystywane między innymi na wojnie, ponieważ one świeciły w ciemności, więc były to bardzo przydatny gadżet, kiedy nie było tak może dostępu do pełnego oświetlenia. Ale głównym składnikiem farby był rad, promieniotwórczy rad, który z biegiem czasu wywoływał spustoszenia w ciałach tych pracownic, a potem doprowadził je do śmierci. I tutaj autorka opisuje historię tych różnych dziewczyn oraz ich drogę do dochodzenia do sprawiedliwości. Nie jest to reportaż w żadnym wypadku idealny. Oj, miała do niego duże zarzuty takie, że on jest bardzo emocjonalny, bardzo gra na emocjach czytelnika. Natomiast warto na pewno poznać tą historię, bo ona nie starzeje się, to znaczy praktyki korporacji i tego, jak one unikają odpowiedzialności, one dalej są jakby aktualne, można je obserwować, dlatego uważam, że jest to ważna książka. Dalej mam tutaj Unreal, Żywica. To również, ta książka również została przeze mnie już przeczytana. Oho, ktoś tu jadł Merci. To jest taki kryminał, ale nie taki kryminał jakiś, można powiedzieć, głupi. Bardzo interesująca książka, bardzo wciągająca. Ona od pierwszych stron bardzo mocno angażuje czytelnika. To znaczy startujemy z akcją z wysokiego C. Pierwsze zdania tej książki są po prostu jak uderzenie obuchem w brzuch. Od razu startujemy z wysokiego C. I już do końca tak ta akcja się toczy. Bardzo serdecznie mogę polecić tą książkę. Dalej mamy książkę Dawida Grossmana, Gdyby Nina Wiedziała. I to jest również książka, która została już przeze mnie przeczytana. No powiem tak, że akurat tak się ułożyły te książki, po które od razu sięgnęłam. To jest David Grossman, to jest, określa się go jako pretendenta do kolejnej nagrody Nobla. On już, ta książka została uhonorowana nagrodą Bookera oraz Berman Literature Prize. Bardzo interesująca literatura, piękna. Opowiada o trzech pokoleniach kobiet, które zostały naznaczone traumą wojenną, ponieważ tam najstarsza kobieta w rodzinie, babcia Vera, za czasów wojennych trafiła do obozu i przeżyła ten obóz, ale to jakby położyło cieniem się na całym życiu tej rodziny, późniejszej jej córce, a także aż obserwujemy, jak ta trauma przychodzi na wnuczkę, na tytułową Ninę, z której też perspektywy poznajemy całą historię. Bardzo ciekawy obraz relacji rodzinnych między kobietami, też pokoleniowo, jak się te relacje przeróżne kształtują. Bardzo ciekawa, interesująca pozycja. Dalej tutaj mam książkę Hermana Hessego, Wilk stepowy. Chciałam zacząć czytać coś, przeczytać coś Hermana Hessego, bo nie miałam nigdy wcześniej styczności z tym autorem. I trafiło na tą książkę, że kupiłam ją jako pierwszą. Jeszcze jest przeze mnie nieprzeczytana. Oczekuję, że będzie to dobra pozycja.
ale do końca sama nie wiem, czego się po niej spodziewać, więc no zobaczymy, jak się to potoczy. Dalej mam tutaj reportaż, a właściwie nawet dwa reportaże Wojciecha Tochmana. Dzisiaj narysujemy śmierć i jakbyś kamień jadła. Kupiłam je, bo też nie czytałam jeszcze reportaży żadnych Wojciecha Tochmana. Natomiast z tego, co słyszałam, one są bardzo dobre. I też, nie ukrywam, dosyć krótkie, więc to jest na pewno plus, że nie trzeba będzie poświęcić im jakoś może dużo czasu. Natomiast na pewno traktuję o ciężkich sprawach, o których też na co dzień się tak może nie mówi i nie słyszy. Ten Dzisiaj narysujemy śmierć jest bodajże o ludobójstwie w Rwandzie, a ten Jakbyś kamień jadła jest o zakończeniu wojny w Bośni i Hercegowinie. O tych chyba, z tego co kojarzę, nastrojach społecznych, więc jestem bardzo ciekawa obu tych reportaży. Domyślam się, że one będą ciężkie do czytania, że ten ładunek emocjonalny zawarty w tych historiach, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że one nie są wymyślone, tylko zdarzyły się naprawdę, będzie dosyć spory. Ale i tak jakby chcę dowiedzieć się czegoś więcej. Dalej mam tutaj fantastykę, czyli trylogię Siri Petersen. Pierwszy tom Dziecko Odyna, drugi tom Zgnilizna i trzeci tom Enwa. To jest trylogia Kruczych Pierścieni i powiem tak, te książki już są przeze mnie przeczytane i one okazały się bardzo dobre. Bardzo przypadły mi do gustu. To jest taka fantastyka inspirowana nordyckim klimatem, nordycką mitologią, ale nie mamy tu takich bezpośrednich odniesień do tej nordyckiej mitologii, to znaczy nie występują tu tacy bogowie, których my może znamy z nordyckiej mitologii, jak Loki czy Odyn, przynajmniej nie w takiej formie, jakiej możemy się spodziewać, ale czuć bardzo mocno ten surowy klimat, który panuje w tych powieściach. Bardzo dobra fantastyka. To jest też coś dla mnie niezwykłego, bo mi zazwyczaj w książkach bardzo przeszkadzają wątki romantyczne. A tutaj tak nie było. A jednym z istotnych wątków tej historii jest właśnie wątek romantyczny pomiędzy bohaterami, który mi nie przeszkadzał, więc jest to coś niesamowitego. Ja mogę polecić od siebie bardzo tę pozycję. Wiem, że drugi tom jest chyba trochę niedostępny. Ja je kupiłam używane, a są w stanie po prostu idealnym. On się może staje, właśnie drugi tom, trochę niedostępny, więc tym bardziej się cieszę, że ja go mogłam dorwać dla siebie. Ale można, myślę, szperać gdzieś na OLX-ie czy na Vinted i szukać, gdyby ktoś był zainteresowany. W niedużych pieniądzach da się znaleźć te książki. Dalej właśnie mam książki, które kupiłam na Vinted albo na OLX-ie, już dokładnie nie pamiętam, używane. O, tu jeszcze ktoś właśnie zostawił w tej książce taki obrazek. Jest to książka Irvinga Stone'a Udręka i ekstaza. I powiem szczerze, że wzięłam tą książkę, bo jakoś nic o niej nie wiem, o tej historii. Nie wiem w ogóle, czego ona może dotyczyć, ale jakoś tak po prostu urzekła mnie ta książka. Nie wiem, czy to jest coś religijnego może, biorąc pod uwagę, że ktoś, od kogo kupiłam tą książkę, zostawił taką zakładkę. Nie wiem sama, szczerze powiedziawszy. Kiedyś się na pewno na nią zabiorę. To już jest taka właśnie, widać, starsza książka, ale bardzo jest taka klimatyczna, bym powiedziała. Taki nastrój wprowadza. Ja też bardzo lubię właśnie takie stare książki. Coś,
Taka można powiedzieć perełka. Dalej mam tutaj też taką właśnie w podobnym stylu perełkę, budzenie licha Jana Tulika. I też ją zobaczyłam u kogoś na aukcji. I to chyba są w ogóle jakieś wiersze, jakiś tomik poezji. Więc kiedyś sobie to podczytam, bo ja też lubię od czasu do czasu sobie coś podczytać właśnie takiej poezji. Może akurat ona mi przypadnie do gustu, przemówi do mnie. Nie jest długa. To na 60 zł. Kto by się pewnie to wtedy, to jest chyba na stare pieniądze cena, a teraz w sumie książki za 60 zł znowu dochodzą, praktycznie większość. No, zobaczymy. Tu jest ciekawe, to jest obwoluta, a pod spodem jest taka zwykła okładka z powtórzeniem tytułu. Bardzo też klimatyczna. Dalej mam książkę, również taką starszą, ale z wydawnictwa literackiego, ale nie powtórzę ani autora, ani tytułu, bo no hiszpańskiego za bardzo nie znam. Cena 90 zł. No, przeciekawe są te ceny. Przeczytam tą książkę, myślę, może jeszcze w tym miesiącu. Kupiłam ją, bo mam inne książki, też w takim starym wydaniu, w takiej szacie graficznej, że tu są takie właśnie jakby iberyjskie symbole ludowe, dawne takie. Podoba mi się ta szata. Bardzo jest też jak na swój wiek zadbana ta książka. Jedyne co to pewno od... tu jest bardziej taki pomarańczowy kolor. Od światła, od stania na półce i wyblakł ten kolor z takiego krwisto-pomarańczowego na właśnie taki pomarańczowy, bardziej jak pomarańcza. Natomiast no, jestem też ciekawa tej książki, chociaż nie pamiętam, o czym ona była. Ale przeczytam w tym miesiącu, myślę, bo jest króciutka. A biorę udział właśnie w maratonie u Aries Books maratonie z literaturą hiszpańską. I po ten sam maraton kupiłam sobie 3 książki, też w takich starszych wydaniach, z Salamandry. Nie wiem, czy to wydawnictwo jeszcze istnieje, albo to Rebis Salamandra, czyli jakaś może to była odnoga wydawnictwa Rebis. Ale książki Mario Vargasa Losy. I tutaj mam Lituma w Andach, tutaj Ciotka Julia i Skryba oraz Kto zabił Palomina Molero. I zamierzam zacząć od tej książki. To jest, jeżeli mi się nie myli, argentyński autor. Książka jest dosyć krótka, a mam wrażenie, że ten autor, to znaczy ja go nigdy nie znałam, nie spotkałam się jeszcze z jego twórczością, słyszałam o tej książce Szelmostwa niegrzecznej dziewczynki. I to jest chyba jedna z popularniejszych książek tego autora w naszym kraju. Natomiast widzę dobre oceny przeróżnych jego książek, nawet o tej ciotce Julii i Skrybie. Więc jestem ciekawa zapoznania się właśnie z nowym autorem i z jego twórczością. Więc myślę, że do tej przygody jeszcze wrócę. Ja na swoich półkach mam jeszcze parę książek właśnie z tego starego, wydaje mi się, wydania, z Salamandry. Więc no, one dołączą też, można powiedzieć, do takiej mojej kolekcji. Dalej mam pod ten sam maraton kupioną książkę, używaną również, Mazurek dla dwóch nieboszczyków, Camillo Llosa Cela. Nie wiem dokładnie, jak się czyta nazwisko autora, bo również jest to hiszpański autor. Z Państwowego Instytutu Wydawczego, z tej serii wydawniczej, mam parę książek w swojej kolekcji. To jest chyba właśnie takie starsze też wydanie. Sięgnę też po nią, myślę, wcześniej czy później. Jestem bardzo ciekawa, bo raczej w tej serii były wydawane książki dobre. Może nieco zapomniane. Teraz już chyba nie mówi się może o nich zbyt dużo, ale jeżeli już czytałam coś, to były to naprawdę interesujące książki. Pod obwolutą też są pięknie wydane, to jest taka jakby skórzana, znaczy myślę, że udawana to jest skóra, że jest to skóra ekologiczna, czy jak to powiedzieć, albo w ogóle jakiś inny materiał, ale
Prezentuje się po prostu pięknie. To są też taki mały format tych książek, ale ja je też jako właśnie serię wydawniczą, którą kolekcjonuję, bardzo lubię. Nie wiem do końca, jak się pozbyć tej naklejki, żeby sobie nie zniszczyć obwoluty, więc jeżeli ktoś ma jakieś sprawdzone pomysły, sposoby, to ja bym bardzo chętnie przyjęła takie porady. Dalej mam tu dwie książki George'a Orwella w serii wydawniczej Kolorowe Klasyki. Tutaj mam Folwark Zwierzęcy i tutaj mam rok 1984. Ja już obie te książki czytałam, ale nigdy nie miałam ich na swojej bibliotece, bo albo je pożyczałam właśnie z biblioteki wcześniej, albo czytałam w e-booku, czy tam właśnie przesłuchałam w audiobooku i chciałabym sobie zrobić reread roku 1894, Folwark Zwierzęcy. Niedawno właśnie miałam okazję czytać. Bardzo podobają mi się te wydania. To jest to samo wydanie, z którego ja mam też Chłopów Raymonta. Są tutaj ilustracje. Jest ono takie dosyć duże formatowo, natomiast te książki akurat są cienkie, więc z nimi nie ma takiego może problemu do czytania jak z chłopami, bo chłopi jednak mają ten swój wymiar i tak no, trudno utrzymać je w ręce jakby nie męcząc się. Bardzo podobają mi się te wydania. Tutaj mam właśnie kolejne cudeńko, czyli Sandman. Seria o Sandmanie. Tutaj jest tom pierwszy. Autorstwa Neila Gaimana. Rysunki Sam Keith, Mike Dringenberg, Malcolm Jones III. I powiem szczerze, że jestem zachwycona. Jestem zachwycona tym, po pierwsze, jak to jest też wydane, jak to się w środku prezentuje. To są komiksy, powieści graficzne, a po drugie, samą tą historią. Tutaj mamy oniryczność, klimat taki senny, bo to jest historia, która opowiada o Morfeuszu, o śnie. Naszym głównym bohaterem, którego losy tutaj śledzimy, to jest właśnie sen. Przeróżne tu są te historie, bo tu jest jakby w tym jednym tomie jest 8 komiksów o Sandmanie i ja wsiąkam. Ja wsiąkam w ten świat, jak tylko po prostu sobie czytam, otwieram, czytam. Tu są też te obrazki przeróżne. Właśnie te nie wiem jak to powiedzieć, te okienka z tymi przeróżnymi obrazami, to ja jakby, świat przestaje dla mnie istnieć. Jestem tylko w tej historii, czyli w taki jakby stan, który ciężko jest osiągnąć w książce zwykłej i nawet jakby film ani serial aż tak nie wciąga, jak te powieści, ta powieść graficzna. Tutaj mam tom drugi, Dom lalki. Tom pierwszy to Preludia i Nokturny. Tom drugi to Dom lalki. Teraz właśnie zakładka jest, czytam go. I tak szczerze, coś mam jeszcze do opowiedzenia a propos Neila Gaimana. To już są starsze historie, z lat 90. te komiksy. Świat wykreowany tutaj, bohaterowie postaci jest absolutnie po prostu fenomenalny i generalnie wiecie, myślę też, jeżeli ktoś ogląda mój kanał trochę dłużej, że ja nie lubię książki w Ishwap Niewidzialne życie Adi LaRue. I wiecie co, czytałam ostatnio wczoraj ten komiks Dom lalki, część czwarta, Wybrańcy losu. I tutaj jest historia zerżnięta. Znaczy się w drugą stronę zerżnięta. Neil Gaiman, tutaj jest jakby oryginalna historia, tylko zamiast dziewczyny jest chłop, facet. Tym jakby duchem, diabłem, starym bogiem jest doktor Sen. I to jest historia idealna, to jest taka sama fabuła jak w Niewidzialnym życiu Adi LaRue, z tym, że Adi LaRue ma chyba z
nie wiem ile stron, z 30? Co ja mówię, jakie 30? Z 300 albo 400, już dobrze nie pamiętam. Natomiast tutaj ta historia jest zawarta na 24 stronach, jako jeden właśnie komiks. I to jest coś fenomenalnego. To jest coś fenomenalnego. I na tych 24 stronach jest to, czego mi brakowało w Adilaru. Czyli dzieje się akcja książki przez 400 lat, a dziewczyna nie robi nic. A tutaj jest na 24 stronach zawarte i czas, i wydarzenia, i zmiana bohaterów, ale to wiecie co, no to jest dla mnie szokujące, bo to no jotka i w jotkę, tak jakby autorka wzięła historię, bardzo mocno się zainspirowała i napisała swoją, odnośnie właśnie, swoją tą historię Adilaru. I generalnie jestem w szoku, bo to też jest taka jakby, to jest tego typu inspiracja, jak Susan Collins pisząc Igrzyska Śmierci zainspirowała się Battle Royale, czyli jedni mówią, że jest to inspiracja, retelling, a drudzy mówią, że jest to zerżnięcie. I ja właśnie widzę tutaj w tym domu lalki, w części czwartej, bardzo mocną inspirację Winnie Schwab i nie uwierzę w to, że ona tego nie znała. Bo w Polsce chyba ta seria jest dosyć mało popularna, albo wśród booktuba może, czy twórców internetowych. Natomiast no myślę, że ma swoich fanów. I tutaj mam trzeci tom, Kraina snów, jeszcze w folii nieodpakowany. Jak skończę drugi tom, to będę czytać. Ale jeszcze wracając do tego, z tej historii z Adilaru, jest to dla mnie szokujące. Bo nie mogę tego przeżyć po prostu. Ja nie mogę tego przeżyć. Że Adilaru jest takie słabe, a tu jest taka sama historia i dla mnie jest genialna. Dla mnie jest po prostu genialna. Nie wiem, jak to dalej skomentować. Jestem w szoku. Przechodząc dalej, mam tutaj książki autora Jurgena Thornwalda, Krew królów, czyli dramatyczne dzieje hemofilii w europejskich rodach książęcych. Mam tutaj drugą książkę też tego autora, Jurgen Thornwald, Pacjenci. Sztuczna nerka, nowe serca o początkach transplantologii. Tą książkę już przeczytałam, miałam okazję ją czytać. Bardzo dobra. To w ogóle jak Jurgen Thornwald pisze te swoje książki, bo czytałam też Ginekologów, to jest coś wspaniałego. Ja się bawię przy tym, jak w sensie może nie bawię, bo też temat momentami jest dosyć wymagający, ale wciągnięta jestem w akcję tak, jakby to był jakiś najlepszy thriller. Natomiast są to książki, które opowiadają o takich początkach medycyny, różne gałęzi medycyny, jak kształtowała się dana gałąź medycyny, kto tam był pionierem. Tutaj jest bardzo ciekawe też spojrzenie, nie z punktu widzenia lekarzy, tylko pacjentów, czyli osób, które też często może są pomijane, kiedy myślimy o takich doniosłych wydarzeniach, jak przeszczep różnych organów. No, bardzo, coś bardzo interesującego, mogę z czystym sumieniem polecić. I mam też trzecią jego książkę, Kruchy dom duszy. Ona opowiada o pionierach neurochirurgii, czyli też coś interesującego. Jeszcze czytałam jego książkę, ta jest jeszcze przede mną, ale właśnie czytałam Ginekologów o początkach ginekologii. Tylko tak, książki Jurgena Thornwalda są wydawane przez trzy wydawnictwa. Wydawnictwo literackie, Marginesy. I jeszcze wydawnictwo Znak. Wydawnictwo Znak jest stulecie chirurgów i stulecie detektywów. I absolutnie każda książka jest w innym rozmiarze. No po prostu nie dość, że są wyższe, to są jeszcze jakby węższe. Nawet książki z Marginesów z tego samego wydawnictwa się między sobą jakby nie łączą, że nie mają tego samego rozdziału, nie rozdziału, tylko rozmiaru. No nie mogę tego po prostu, nie mogę tego, jak oni te książki wydają, że każda jest w zupełnie innym kształcie. Treść wspaniała, no ale też takie rzeczy są trochę denerwujące. No mam tutaj cegłę, czyli Lód Dukaja i też już ją przeczytałam. Czy było warto? Nie wiem. Nie wiem, bo to jest taka wielka przeprawa, taka monumentalna historia i ona nie jest taką fantastyką, jaką ja myślałam, że będzie, tylko to jest bardziej taka przeprawa polityczno-historyczna, filozoficzna w dużym stopniu.
Ja mam wrażenie, że nie zrozumiałam do końca tej książki, więc nie wiem, może kiedyś do niej wrócę. Kupiłam ją używaną za jakieś, nie wiem, z 20 zł, a ona okładkową cenę już ma taką dosyć solidną, bo to jest jeszcze jakieś starsze wydanie, ale teraz podchodzi pod 80 zł. Jedyne co, no to tutaj jest trochę zarwane, ale już jakby, no nie zwracam aż tak na to uwagi. Jestem jakby dumna z siebie, że przeczytałam tą książkę, bo wymagało ode mnie dużo siły, samozaparcia, przebrnięcia przez tą fabułę, ale czy było warto? Nie wiem. Nie jestem przekonana do końca. Dalej mam tu kolejną cegiełkę, czyli powieść graficzną Trawa. Tutaj autorka, nie wymówię jej nazwiska, ponieważ nie wiem nawet jak bym mogła je wymówić. Jest to dosyć taka gruba cegiełka, powieść graficzna, która opowiada o losach kobiet, które zostały sprzedane jako niewolnice, właściwie nawet nie sprzedane, porwane jako niewolnice seksualne dla żołnierzy japońskich, którzy podbijali właśnie te tereny w Azji Środkowej i w Azji po prostu, może nie będę udawać, że się znam jakoś szczególnie na historii tamtych rejonów. I tu właśnie mamy przedstawioną tą historię. Miał być to hołd dla kobiet, które znalazły się w takich tragicznych okolicznościach, zostały tak skrzywdzone. Z perspektywy jakby historii jednej kobiety, autorka tutaj z nią rozmawiała, kiedy ona była w podeszłym wieku i ona jej opowiadała historię swojego życia. I powiem szczerze, że nie przypadła mi do gustu ta powieść graficzna. To znaczy, ja absolutnie w tym momencie nie wymawiam się na temat historii, bo historia historią, mówię tylko o tym konkretnym dziele, nie przemówiła do mnie. Jakoś nie znalazłam tego języka wspólnego, nie uderzyła do mnie, nie uważam, że jest to jakaś ważna pozycja, jak niektórzy mówią, że absolutnie obowiązkowa i tak dalej. No nie, jestem tak bardzo sceptycznie podchodzę do tego tworu. No i może po prostu na tym skończę, że podchodzę sceptycznie. Jakoś też nie za bardzo podobała mi się kreska. Dalej pokażę tylko jedną książkę, chociaż właśnie As Guilty as Charged, czyli kupiłam większą część dzieł Stanisława Lema z wydawnictwa literackiego właśnie w tej szacie, chyba zeszłorocznej. Z okazji roku Lema była opracowana z takimi pięknymi okładkami. Tutaj pokażę kongres futurologiczny. Ja po prostu marzyłam o tej serii i postanowiłam spełnić to swoje marzenie, a dodatkowym takim motywatorem, żeby to zrobić, było to, że ja dostałam od wydawnictwa literackiego kod 5 50%. Wypełniłam jakąś ankietę, oni robili ankietę na temat wyborów czytelniczych i jakby wzięłam udział w tej ankiecie i w zamian za wypełnienie tej ankiety to dostałam taki kod. No nie był on żadną jakby współpracą, każdy mógł z tego skorzystać, po prostu na swoje Instastory kiedyś wrzucili na Instagramie taką informację, że za wypełnienie ankiety dają taki kod. No i że dostałam taki kod, to stwierdziłam, że no to jest odpowiedni czas, żeby spełnić to moje marzenie. Jak pomyślałam, tak zrobiłam. Dalej mamy książkę Marike Lucas Rinnewald, Niepokój przychodzi o zmierzchu. Tą książkę już czytałam, miałam okazję ją czytać. Jest to niesamowita książka. Nie jest to łatwa literatura, ale myślę o niej często. Ona tu opowiada historię dziewczynki, która mieszka na małej holenderskiej wsi razem ze swoją rodziną. I kiedy w tej rodzinie w pewnym momencie zdarza się wypadek, że najmłodszy syn, młodszy brat tej dziewczynki traci życie właśnie w pewnym wypadku, to ona myśli, że to jest jej wina.
że to się stało przez nią. I to jest tak druzgocące, bo nikt nie ma, ona nie ma nikogo, kto by jej mógł powiedzieć, że no dziewczyno, to nie jest twoja wina, to się po prostu tak stało. Jej rodzice jakby też przechodzą przez żałoby, przez traumę, więc no nie mają tak jakby czasu zajmować się innymi dziećmi, które pozostały przy życiu, albo jakiegoś takiego bagażu, zapasu, tylko sami przeżywają właśnie tą żałobę. Dodatkowo jest tutaj też nakreślona taka fanatyczna religia, która nie pomaga w całej tej sytuacji. Nie jest to literatura przyjemna, ani kojąca, ale coś doskonałego. Niepokojąca, niespokojna, brudna. Tak, to można określić tak. Więc jeżeli ktoś na przykład lubi tę czy taką literaturę, albo ma po prostu chęć, żeby się do takiej literatury przekonać, to ja jak najbardziej mogę polecić tą książkę. Jest po prostu tę książkę. Jest po prostu doskonała. Dalej mam tutaj książkę Martina Caparrosa, Księżyc. Od nowiu do nowiu. I to jest autor, który napisał taki reportaż Głód. Taką wielką cegłę, większą chyba nawet niż lód, a propos sytuacji, dlaczego na świecie jest głód i dlaczego jednym się opłaca, żeby tak było, a inni nic z tym nie robią, a trzeci robią, ale się na tym bogacą, nie pomagając jakby innym. I to jest książka, która nawiązuje do głodu, bo autor, z tego co kojarzę, wraca do tych osób, z którymi wcześniej przeprowadzał wywiady na całym świecie, dalej zapytać o ich losy, czy jeszcze na przykład żyją, co jest przeokrutne ogólnie, ale jak dalej im się po prostu tam wiedzie w życiu. Generalnie ja bardzo polecam Głód, zapoznać się z tą książką, bo ona jest niezwykle aktualna i myślę, że w sytuacji, która wydarzyła się teraz w Europie i jest jeszcze bardziej aktualniejsza, żeby poznać te wszystkie koneksje, zrozumieć, jak jest świat ze sobą połączony, dlaczego wojna na Ukrainie sprawiła, że ludzie w biedniejszych krajach nie mają na przykład co jeść, albo drastycznie podrosła im cena żywności i oni nie mogą sobie teraz jakby na nią pozwolić. Więc to doprowadza ich do głodu i potem do chorób, do śmierci. Więc coś absolutnie najgorszego, ale no niestety to jest też ta brzydka część świata, którą trzeba jakby można poznać, można zrozumieć. I ta książka może w tym pomóc. Dalej mam tutaj książkę Javiera Sierry, Bramy Templariuszy i czytam ją teraz. Jestem tak gdzieś w połowie. Kupiłam ją właśnie też za kilka złotych używaną. I tutaj miała być historia taka, coś podobnego do kodu Leonardo da Vinci, czyli jakaś intryga właśnie, też podszyta właśnie jakimiś religijnymi symbolami, o templariuszach, o bramach do nieba, które są zbudowane na ziemi z kościołów zlokalizowanych we Francji i tutaj mamy perspektywę właśnie współczesną. Rok, to jest starsza książka, więc załóżmy rok coś koło 2000 chyba 5. No, dla czasu powstania tej książki były te czasy współczesne, a dla nas już trochę mniej, więc to śmiesznie, że czyta o różnych technologicznych rozwiązaniach, które wtedy raczkowały, a teraz dla nas to jest norma, ale mamy też taką linię czasową Jerozolima, około rok tysięczny i wyprawy krzyżowe. Nie wiem, nie jest gruba ta książka, jakoś ciężko mi przez nią się przegryźć. Na razie to jest taki średniak. Na pewno nie jest tym, czym jakby myślałam, że będzie i jaka tutaj była zostawiona obietnica. Dalej mam książkę Joanny Krakowskiej.
Odmieńcza rewolucja, performance na cudzej ziemi. I ona tutaj, to jest reportaż, który opowiada o kulturze queeru. Czym on jest, czym on jest dla świata współczesnego, jaką krytyką, czy polityczną, czy też próbą wyrażania siebie w miejscach, gdzie jakby no, pewne grupy nie są dozwolone. I czytam tą książkę, poczytuję sobie, natomiast ona jest dla mnie dziwna. To znaczy ja wielu z tych rzeczy nie rozumiem. Ale czytam, no, żeby też poznać tą inną rzeczywistość. To też jest książka wydana nakładem wydawnictwa Charakter we współpracy z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. I podobnie jak przy książce Filipa Singera, to jest przyjemność obcować po prostu fizycznie z tą książką, bo jest wydana w taki niesamowity sposób, że aż się ją chce mieć, macać właśnie, bawić się nią, czytać. Dalej mam tu Najadę Zyty Oryszyn i to jest książka wydana w 1970 roku po raz pierwszy, która opowiada o polskiej wsi i to ma być taka przeciwwaga do tej literatury chłopskiej tworzonej przez mężczyzn, czyli zakładam między innymi Reymonta, więc jestem bardzo ciekawa tej książki. Myślę, że za niedługo po nią sięgnę. Bardzo mi się też podoba ta minimalistyczna okładka tej trawy tutaj na okładce. Dalej mam tu Zyta Rudzka, ślicznotka doktora Josepha i nie wiem szczerze, o czym ma być ta książka. Ja ją kupiłam po prostu, moją zauważyłam na Vinted, jak kupowałam inną książkę, że tam dziewczyna ma w ogłoszeniach coś takiego za jakieś tam 10 zł, więc stwierdziłam, że wezmę, bo jakoś tak przykuwa ta okładka i ten ptak moją uwagę. Na pewno będę się dzielić, jak ją przeczytam. Dalej mam tutaj dwie książki z Steinbecka, Myszy i ludzie, którą już przeczytałam i zrobiła na mnie niesamowite wrażenie. Tutaj ciężko o niej coś opowiedzieć, ale jest, bo jest też krótka, ale ja ją też bardzo polecam. Może nie każdemu, jak się jakby się spodoba i przemówi do każdego, natomiast uważam, że bardzo warto spróbować i przekonać się, może akurat okaże się to coś równie mocnego, jak okazało się dla mnie. I dalej mam drugą książkę Steinbecka, Na wschód od Edenu, po to, żeby właśnie kontynuować przygodę z tym autorem. Tutaj już jakby ta przyjemność, o ile się to okaże przyjemnością, będzie zdecydowanie dłuższa. Książka ma większy gabaryt w porównaniu do myszy i ludzie. To jest naprawdę duża. Natomiast też jestem ciekawa tej książki. Chciałabym jeszcze Grona Gniewu w tym wydaniu, ale ciężko dostać już w tym wydaniu. No, zobaczymy, może się uda. Dalej mam tutaj książkę Wyspa. Ja już czytałam tą książkę kilka lat temu, dokładnie nie wiem ile, ale jeszcze przed pandemią, jeszcze przed tymi czasami pandemicznymi. I to jest o tyle ciekawe, że w pewien sposób okazała się to książka prorocza. To jest islandzka autorka i akcja tutaj dzieje się też w Islandii, w takiej jakby powymyślona jest alternatywna rzeczywistość. Co by się stało, gdyby nagle Islandia została odcięta od kontynentu, od Europy? Nie mieliby dostępu żadnego. Po prostu jakby zasłona żelazna, kurtyna spadła i oni zostali odcięci od kontynentu, nic nie wiadomo, co się stało. I ta książka też wzbudziła duże dyskusje po swoim ukazaniu się właśnie w Islandii. Była tak, jakby poruszała takie tematy, że Islandczycy zaczęli się zastanawiać rzeczywiście, co by się stało, gdyby coś się właśnie stało, to jak oni mają sobie poradzić, jaką oni mają w ogóle niezależność, jak oni są praktycznie w każdym momencie, w każdym aspekcie zależni od dostaw, od kontynentu, od reszty świata. I tu jest bardzo ciekawa dywagacja. Dalej mam tutaj Miasteczko Middlemarch, tom pierwszy i tom drugi. Kupiłam te książki, bo one były bardzo długo jakby trudno dostępne. Bardzo podobają mi się te okładki.
Aczkolwiek słyszałam dużo opinii, że treść już nie jest taka dobra, więc troszkę mnie odrzuciło póki co od czytania ich. Może zostawię sobie je tak właśnie na jesień, na takie jesienne, już długie wieczory, kiedy będzie jakby większa ochota, żeby przysiadać do takich klasycznych historii. To jest ta książka też z tej listy BBC, więc tym bardziej mam jakby motywację, żeby po nią sięgnąć i w końcu przeczytać. Dalej mam tutaj Kimberly Brubaker Bradley, Wojna, którą w końcu wygrałam. Pierwsza część to jest ta sama autorka, Wojna, która ocaliła mi życie, a tutaj mam po prostu kontynuację tej historii. Wojna, która ocaliła mi życie, bardzo mi się podobała, więc naturalnie chciałam zapoznać się z drugą książką tej samej autorki. Również mam tu drugi tom serii trylogii Zamek Diany Wayne Jones. Zamek w chmurach. Pierwsza część to Ruchomy zamek Hauru, którą też można kojarzyć z animacji ze studia Ghibli, która jest naprawdę genialna. Jedna z lepszych animacji, jakie oglądałam. Książkę Ruchomy zamek Hauru czytałam. Animacja jest praktycznie jeden do jednego z tamtej książki. Ja, że znałam tą animację, to książka podobała mi się dużo mniej. Na pewno dużo mniej, niż by mi się mogła podobać. Trochę jest też zagmatwana, trochę jest chaotyczna, trochę do końca nie wiadomo, o co tam chodzi. Natomiast ostatnio zauważyłam, że jest wysyp jakichś negatywnych opinii o Ruchomym zamku Hauru właśnie w wersji książkowej. I trochę mnie to dziwi, bo aż taka zła ta książka nie jest. No ale wiadomo, każdy ma prawo do jakiejś swojej opinii. Dalej mam tutaj książkę Petry Dworakowej. I ja tą książkę czytałam w e-booku i potem sobie jeszcze odsłuchałam audiobooka jeszcze raz. Ale to jest książka, do której ja tak często wracam myślami. Ja ją chyba powinnam uznać za najlepszą książkę zeszłego roku po przemyśleniu. Jakby miała wybrać jedną, którą najlepszą przeczytałam w tamtym roku, to stwierdzam, że Wrony Petry Dworakowej. I po prostu skoro tak, to stwierdziłam, że ja muszę ją w takim razie zakupić po prostu w wersji fizycznej, bo no, nie rozstaję się z tą historią. Ona ciągle gdzieś tam jest w mojej głowie. Dodatkowo te tutaj na początku są takie właśnie ilustracje, o których nie wiedziałam nawet, że są, no bo nie było ich w tych innych wersjach. No coś doskonałego. To jest książka krótka, myślę, że bardzo znana. Większość, myślę, osób ją kojarzy. Bardzo jakby ja mogę od siebie ze szczerego serca polecić. Gdybym miała powiedzieć jedną książkę, którą chcesz przeczytać z mojego polecenia, to Wrony albo Żywica. Ale te są podobne jakby tematycznie. Dobrze, idąc dalej. Mitch Kulin, Kraina traw. I to jest chyba książka w takim podobnym nurcie jak Wrony. Też opowiada o małej dziewczynce, która zamieszkuje, odpływa w swój świat. Ale dobrze, no nie będę teraz wymyślać, bo nawet dokładnie nie wiem, o czym to jest. Ale po śmierci matki 11-letnia Jeliza Rose opuszcza Los Angeles i wraz z ojcem wyrusza do Teksasu. Kupiłam ją używaną od kogoś i ktoś mi zostawił taką zakładkę. Niech twoje serce będzie sercem niewinnego dziecka. Creepy. Cringe. To jest dla mnie dziwne, takie niemowlaki na zakładce. O, Paulina Gosia dla Magdy. Madziu, jeśli to 1.08.2007. Madziu, jeśli to twoja zakładka od Gosi, od Pauliny, to możesz się do mnie odezwać, ja cię z miłą chęcią odeślę, chociaż no nie sądzę. Jestem ciekawa tej książki, będę ją czytać. Dalej mam tutaj Zbigniew Rokita Kajś, Opowieść o Górnym Śląsku. Jest to książka nagrodzona w zeszłym roku nagrodą Nike, o ile się nie mylę. I jestem bardzo jej ciekawa.
W końcu wcześniej czy później ją przeczytam, bo nic nie wiem o Górnym Śląsku, a z miłą chęcią się dowiem, zwłaszcza jeżeli właśnie to ma być z dobrej książki. Dalej mam tu też Drogę Cormaca McCarthy'ego. To już jest jedna z takich chyba kultowych książek. Bardzo też i polecajkę tutaj napisał Jacek Duka i niewiele znam książek tak silnie grających na emocjach. No, panie Jacku, nie wiem teraz, czy mam sięgać po nią, no ale sięgnę na pewno, bo jest to już chyba taka pewnego rodzaju właśnie książka, którą chyba każdy czytacz powinien wcześniej czy później się znać, jakaś taka klasyka literatury amerykańskiej i właśnie słyszałam, że jest bardzo dobra, że jest bardzo też inspirująca, więc tym bardziej będę po nią sięgać. Tutaj mam też książkę Kurta Vonneguta, Rzeźnia numer 5. Podoba mi się bardzo ta obwoluta. Projekt tych okładek jest dla mnie, no wow, coś wspaniałego. Pod spodem też mi się podoba. Natomiast no nie ukrywam, że te obwoluty są po prostu piękne w tych wydaniach. Ja już miałam podejście do czytania tej książki, ale jakoś przeczytałam początek i mi całkiem zupełnie nie podeszła, więc stwierdziłam, że ją zostawię. Ja ją zostawię na czas, kiedy jakby bardziej poczuję jakoś połączenie z tą książką, żeby ją przeczytać, bo to jest dobra książka, z tego co mi jakby mam jakby w głowie wyobrażenie o niej, że to musi być dobra książka. I ja nie chcę jej robić takiej krzywdy, że ja ją przeczytam w nieodpowiednim czasie i ona mi się nie spodoba, bo nie chcę mówić o niej, że mi się ona nie podoba. Chcę mówić, że się podoba, więc tak to będzie. O, tu jest pierwsza część. Wojna, która ocaliła mi życie, Kimberly Brubaker Bradley. Przeczytana przeze mnie książka, bardzo mi się podoba. Jedna z właśnie takich wspanialszych historii, jakie miałam też okazję czytać w ostatnim czasie. Mogę bardzo polecić. Dalej mam trzy książki Virginia Woolf, Fale. Mam również Między aktami i Mam pokój Jakuba. I podoba mi się szata graficzna tych wydań i bardzo też chcę przeczytać Fale. I stwierdziłam, że po prostu, że wezmę od razu wszystkie trzy, bo różnie z tymi książkami bywa. Czasem potem stają się niedostępne. Jak ja się polubię z Virginią Woolf, to będę pewnie chciała przeczytać inne jej dzieła. A jeżeli mi się nie spodoba, nie podejdzie, to po prostu je wtedy spokojnie odsprzedam, a nie będę się martwiła o siebie, że mi ich jakby brakuje i że nie mogę ich nigdzie dostać. Prezentują się moim zdaniem bardzo ładnie. Dalej mam tutaj kolejną książkę z serii butikowej wydawnictwa Albatros, Czarne skrzydła wiatru, Diane Setterfield. Ja wszystkie książki z tej serii kolekcjonuję, bo one są po prostu piękne. To są takie perełki, które ja chcę mieć na swojej półce i potem poznawać również te historie. Ostatnio czytałam książkę Diane Setterfield, Była sobie rzeka i ona mi nie do końca podeszła, więc z Czarnymi skrzydłami czasu zrobię sobie chyba chwilę przerwy, zanim po prostu sięgnę po tą historię. Zwłaszcza, że z tego, co tam właśnie zauważyłam, to ona też zbiera takie raczej mieszane opinie. Nie każdemu się podoba. Do 13 opowieści, że brakuje trochę, więc troszkę z nią poczekam. Tu jest książka, z której się bardzo cieszę. To jest taka perełka. To jest wydanie z 1986 roku książki Margot Schubert, Rob Herwig, Mieszkamy wśród kwiatów. Takie właśnie nawet bardzo niezniszczone, bym powiedziała, że w ogóle niezniszczone, w takiej materiałowej okładce, troszkę przebrudzonej, ale ja spróbuję ją jakoś wyczyścić. Jeżeli macie rady dotyczące jak czyścić takie okładki, to ja bardzo chętnie również je przyjmę. I to jest książka o roślinach domowych. Przeróżnych roślinach domowych. Jak je właśnie, jakie jest ich uprawa, jakie warunki, jak je pielęgnować i jak przesadzać. Przeróżne tematy są poruszone w tej książce i ona mi się bardzo podoba, jak jest w środku wydana, bo tu jest, z tego co przeglądałam, bardzo dużo różnych takich roślin, które my też teraz znamy, to znaczy może niektóre są takie właśnie, były modne wcześniej, ale niektóre powracają do mody, przecież monstery
na jakiś czas wyszły z mody, a potem wróciły. Teraz są bardzo modnymi roślinami i takimi cieszącymi oko. No i chciałabym po prostu sobie różne tutaj przeglądać. Trochę się może zainspirować, jakie do domu mieć rośliny, a trochę też mieć takie kompendium wiedzy, jak opiekować się tymi, które już mam w domu. No tak mi się podoba po prostu, jak te jest ta książka wydana, ile jakby przydatnej wiedzy jest tutaj zawarte, że to jest po prostu coś wspaniałego. Bardzo się cieszę z tej książki, zwłaszcza, że kupiłam ją dosłownie za 6 zł. 6 zł na Oliksie, tam plus przesyłka, tam te 5 zł chyba była za przesyłkę, ale to i tak uważam, no, że to jest po prostu deal. Dalej mam tutaj pierwszy tom opowieści z Makajewskiego Pogranicza, Północ-Południe, Roberta Wegnera. I stwierdziłam, że muszę kupić ten pierwszy tom, przynajmniej opowieści z Makańskiego Pogranicza, których ja jestem fanką. Uważam, że to jest najlepsza polska seria fantazy, takiego właśnie high fantazy. Jest to coś absolutnie genialnego. A dlaczego ja nie kupiłam do tej pory pełnego cyklu z wydawnictwa Powergraph? Czytałam je w formie elektronicznej zawsze, a kiedyś tam właśnie wypożyczyłam chyba też z biblioteki, bo one mają całkowicie białe strony. Całkowicie śnieżno-białe strony. I ja nie cierpię śnieżno-białych stron. I nawet dla mojej ukochanej książki było mi tak trudno, że ja się kilka lat zbierałam. Ja się kilka lat zbierałam, żeby ją kupić w takim wydaniu, bo ja tak nie lubię takich białych stron, ale stwierdziłam, że muszę. Że muszę przynajmniej właśnie ten jeden tom, bo ja tak często mówię o tej książce na kanale i zawsze muszę ją wklejać okładkę, żebyście też wiedzieli, o czym mówię. A mnie to po prostu do szału doprowadza czasem wklejanie tych okładek, dlatego no stwierdziłam, że złamię się, ale tylko na ten pierwszy tom, żeby po prostu referencyjnie pokazywać. Ja bardzo polecam tą serię, polecam ją z całego serca, uważam, że to jest naprawdę jedna z najlepszych serii, albo wręcz najlepsza polska seria fantasy, ale te wydania, te śnieżno-białe strony mnie dobijają. Dalej mam tutaj, to już są chyba w ogóle ostatnie książki, więc dotrwaliśmy do końca, ale mam tutaj Ostrze Joe Abercrombiego, to też jest fantastyka. Przeczytałam ją ostatnio, bardzo dobry kawał historii, która właśnie stoi głównie bohaterami. Wspaniali, fenomenalni bohaterowie, Inkwizytor Glockta, coś po prostu szapoba za taką kreację. I zdobyłam drugi tom, który w tej chwili jest trochę niedostępny. A ja go kupiłam na taniej książce w sekcji Outlet za 24 zł. Cena okładkowa nie ma tutaj, ale zakładam, że coś koło 40-50 zł, a 49. Czyli no interes zrobiłam, bo kupiłam książkę, która jest trudno dostępna. W tym momencie ciężko ją gdzieś wyhaczyć, a ja ją kupiłam i to jeszcze w promocyjnej cenie. No interes, panie, to jest interes, jestem w ogóle spełniona, jeżeli wyhaczę taką promocję. No i wzięłam też ostatnio trzeci tom tej trylogii, Pierwsze prawo, żeby po prostu mieć, bo ja wiem, że będę ją czytać, będę za niedługo sięgać po drugi tom i potem naturalnie po trzeci, więc chcę już, żeby na mnie po prostu były i na mnie czekały.